Brawa, brawa, wielkie brawa dla was, że wytrzymaliście, że daliście radę i jeszcze żeście pomachali. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami 23. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej imieniu Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim. Jeszcze raz wielkie brawa dla was. Jak wiecie, organizatorem głównym naszego festiwalu jest Kamieński Dom Kultury, a razem z nim pani dyrektor, pani Małgorzata Michałowska. Zapraszam na scenę. Macie okazję poznać panią dyrektor. To dzisiejszy festiwal spoczywa na jej barkach, a jak wiecie, te barki są oj, takie cieniutkie, ale ona udźwiga. Wielkie brawa dla pani dyrektor. I może już pani dyrektor coś im powie, żeby chociaż panią usłyszeli dzisiaj. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Jest mi niezmiernie miło, że przybyliście do nas tutaj do Kamienia Pomorskiego po raz kolejny. No i większość z was na tym festiwalu jest bardziej doświadczona ode mnie. Także ja się w tym roku będę czuła troszeczkę jak gość. Mam nadzieję, że mnie ugościcie piosenkami, swoimi zwyczajami, dobrą energią i przede wszystkim dobrą zabawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor, a ja jeszcze wam powiem, że współorganizatorami dzisiejszego festiwalu jest Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Brawa. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Poklepcie, poklepcie, bo wiecie, że ja z roku na rok się starzeję i wolniej mi to idzie. A sponsorami dzisiejszego festiwalu będzie wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Jarosław Rzepa. Zapraszam od razu na scenę, żebym nie musiała dwa razy wołać. Sponsorami również Tartak Stolarnia Pankbud Waldemar Panek, Centrum Ogrodnicze Raj Ewa i Stanisław Kuziemko, Piekarnia Ciastkarnia Żelek, czyli Grażyna i Wiesław Żelek. Brawa dla nich, bo jak wiecie, ze sponsorami to teraz jest bardzo trudno. Medialni nasi patroni to lokalny dwutygodnik Pomorzanin i Kamień, ZK.pl, Pomorski 24, Echo Kamienia, Infoludek.pl i Kamieńskie Info. To tak zbiorowe było. Dobra, jak się rozpędziłam, to nie zrobiłam przystanku. Moi drodzy, no pana wicemarszałka już w pierwszej odsłonie powitałam, więc nie muszę robić tego drugi raz, ale na scenę zapraszam naszego burmistrza, pana Stanisława Kuryło.
I zapraszam pana wiceburmistrza, pana Leszka Szeflińskiego. Poprosiłabym również na scenę inne osoby, które są, ale żeśmy ich nie zauważyli, ale jeśli to już widzę, to pan profesor Bogdan Matławski, proszę bardzo na scenę, bo no boję się, że zapomnę, no jak już mówiłam wcześniej, w tym wieku się wszystko może zdarzyć. Chciałabym również na scenę zaprosić panią Helenę Iwaszczyszyn. Jeśli jest obecna już, to bardzo serdecznie zapraszam. No i zapraszam na scenę Mirosława Iwaszczyszyna. Czyli żeby rodzinę Iwaszczyszynów reprezentował ktoś na otwarciu festiwalu. Dla nas to jest zawsze zaszczyt, bo to są osoby związane z panem Janem Iwaszczyszynem, a jak wiecie, jest to patron naszego festiwalu. Czy idzie pani Helena, idzie pan Mirosław, zapraszamy na scenę. To malutku wszystko, no tym razem nie mówię 9 sekund, chociaż powiedziałam to do pana marszałka, że na naszym festiwalu jest taki zwyczaj, że jak gra muzyczka, to jest tylko 9 sekund na dotarcie do sceny. I o dziwo wszyscy to robią. Macie kondycję. Teraz moi kochani, witam was. W tym roku ma być was 18 zespołów, jeszcze jest gość specjalny, witam, witam. Także będziecie mieli co oglądać. A że musimy się streszczać, to w takim razie witam naszą szanowną komisję. Siedzi tam w oddali, będzie oceniała. A przewodniczącym komisji jest profesor doktor habilitowany pan Bogdan Matławski, którego już powitaliście. Kulturoznawca, etnolog, etnomuzykolog. Starczy, panie profesorze? Aż nadto. To następnym razem dodam resztę. Nie, ja sobie tak żartuję, dworuję, ale co oni mi zrobią, nie? Najwyżej nie pozwolą gadać. Członkami komisji jest pan magister Kazimierz Miller, etnomuzykolog, również przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Zespołu. Panie Kazimierzu, jest pan tam, o, dajcie brawa, podbliżecie się troszkę, zawsze to będzie jeden plus więcej. Jest również w komisji pan Donat Winkowski, a tu będą wielkie brawa. Redaktor, dziennikarz działu kultury Radia Zachód, Zielona Góra oczywiście. Audycji ma nasz szanowny redaktor moc. Chcecie słuchać, odtwarzajcie radio, wszystko usłyszycie. I jeszcze członkiem komisji jest pan Walerii Burjanenko, instruktor muzyki Kamieńskiego Domu Kultury. Bardzo lubię jego oceny, są takie trafne. O, aż mi się westchło. I moi drodzy, chcę wam tylko jeszcze zakomunikować, że obiady jak zwykle w ośrodku rehabilitacyjnym przy ulicy Garncarskiej będą wydawane od godziny 14. Także musicie tak rozplanować między swoimi występami, żebyście zdążyli. Dobrze? Wiecie już wszystko? No moi drodzy, teraz jeszcze przed nami krótkie wystąpienia, później oddamy, to znaczy pan burmistrz odda klucz do miasta i zaczniemy już konkurs. Jesteście przygotowani. Proszę parę słów od pana marszałka Jarosława Rzepa. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie tutaj w pięknym Kamieniu Pomorskim na Pomorzu Zachodnim. Jak zwykle uśmiechnięte twarze, to co zawsze towarzyszy kulturze ludowej, za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim sponsorom, ale przede wszystkim panu burmistrzowi, że rokrocznie podejmuje się trudu i raz do kultury pani
dyrektor życzę wielu bardzo dobrych festiwali. Niech ten pierwszy będzie tym początkiem, dobrym początkiem. Tego bardzo, bardzo serdecznie życzę. Ja dopowiem, że pan profesor jest jeszcze pełnomocnikiem marszałka do spraw niematerialnego dziedzictwa kultury, czyli właśnie tego, co państwo reprezentujecie. Zawsze ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy i staramy się jak najwięcej mówić o tej kulturze ludowej tutaj na Pomorzu Zachodnim. I ja jeszcze raz dziękuję, że państwo przyjechaliście. Życzę wam dobrej pogody, bo ona jest i będzie do końca waszych występów. Będzie przyjemna, taka właśnie letnia, z lekkim wiaterkiem. Mam nadzieję, że taka będzie i czujcie się tutaj u nas bardzo dobrze, bo zawsze chcielibyśmy, żebyście do nas wracali. Jeszcze raz dziękuję i powodzenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. A teraz proszę o wystąpienie pana burmistrza. A w międzyczasie zespół z Volkswagen niech się przygotowuje. I proszę panią Basię, żeby miała pieczę, bo to jest nasz tłumacz, ona kieruje ruchem niemieckiego zespołu. Bez niej oni dzisiaj jak bez ręki. Dzień dobry państwu, panie marszałku, szanowna prowadząca, pani Witko, pani dyrektor, szanowne jury, na czele z panem przewodniczącym, droga małżonko, świętej pamięci pana Jana, pani Heleno, ale przede wszystkim wy, drodzy uczestnicy tegorocznego festiwalu. Jest mi niezmiernie miło powitać was po raz 23 na terenie, tak jak pan marszałek powiedział, tej pięknej ziemi, kamieńskiej ziemi. Dlatego też z wielkim wyróżnieniem, zaszczytem, witam Państwa w Kamieniu Pomorskim. Miasto festiwali i miasto również festiwalu współczesnej kultury ludowej. Muszę przyznać, że to centrum, serce tego miasta od 23 lat jest bardzo, ale to bardzo kolorowe. I za te wspaniałe stroje chciałbym jeszcze raz wszystkim wam bardzo gorąco podziękować. Ten koloryt, który dajecie, jest częścią naszego Pomorza. Pomorza Zachodniego, które dba o kulturę. I Pomorza Zachodniego, na ręce którego pana marszałka chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że rok w rok wspiera tego typu inicjatywy. Ale też czuję się bardzo bezpieczny, kiedy jesteście u nas. I tradycją się stało, że na te kilkadziesiąt godzin oddajemy wam pełną władzę. Władzę, która na pewno będzie dla nas wartością dodaną. To wasza obecność jest uświetnieniem tych wyjątkowych lipcowych dni. I niech mi będzie wolno wraz z moim przyjacielem, burmistrzem Leszkiem Szeflińskim przekazać klucz do bram naszego miasta naszym gościom z zagranicy, którzy uświetnili tegoroczny festiwal, a których zapraszam przed scenę. The Volkshager Dance Group zbliża się do sceny i króciutki dadzą tutaj występ, tą radość okażą w związku z tym, że otrzymają klucze do miasta. Meine Heimat, make it more.
Zapraszam przedstawicieli zespołu po odbiór kluczy. Basiu, tu będziesz nieodzowna. Wiem, że ty jesteś teraz prowadząca niemieckiego zespołu. Oni się ciebie słuchają. Szefową Gabriele Hauschild. Komm hier. Lidia nie rządzi, burmistrz. Bürgermeister. Ja, herzlichen Dank, Lydia, muss ich dir sagen, wir kennen uns schon fast 30 Jahre und wir sind schon dir und wir uns immer treu geblieben und freuen uns, dass wir heute an so einem Jubiläum teilnehmen dürfen. Herzlichen Dank, aufrichtiger, wunderschönes Panorama hier, danke. Dzięki Gabi, naprawdę były to w twoim wydaniu trzy słowa. Pani Gabi powiedziała, że bardzo się cieszy, że może zagościć do tego pięknego miasta, że znajduje się w przepięknym centrum i życzy wszystkim państwu wspaniałej zabawy. Teraz Gabi się będzie cieszyła, że ma klucz do miasta. Będzie, od dzisiaj będzie ordung. Zobaczycie, pan burmistrz to pestka w porównaniu do rządów Gabrieli. Będzie wesoło. Zdjęcia zróbcie, to pójdzie na zachód. Będą się cieszyć, że... Kamień jest powrotem niemiecki. Że ich zespół pokazał swoje tradycje i będziemy ich jeszcze oklaskiwać, bo oni jako pierwsi będą występowali za chwilę. A jeszcze nim zaczniemy, to poproszę pana przewodniczącego. A pan burmistrz jest... Oj, panie burmistrzu, już pan władzy nie ma. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie poprosić zaraz o uroczyste otwarcie pana przewodniczącego. A ja bym chciał jeszcze dodać, że ten dzisiejszy dzień jest również wyjątkowy. Ponieważ dziś na scenie o godzinie 18 wystąpi zespół, którego przedstawiać chyba już nie trzeba, bo wszyscy go znają na pewno w naszym mieście, w naszej gminie, w naszym województwie, ale nie będę skromny, jak powiem, że również w naszym kraju. Zespół Ludowy Stawnianki w dniu dzisiejszym obchodzi swoje 35-lecie istnienia. Czyli czas na emeryturę. To pani Litka powiedziała. I w imieniu wszystkich organizatorów, ale również i zespołu, zapraszam państwa do wspólnej biesiady, która odbędzie się o godzinie 18 tu w amfiteatrze. Ale również dzień szczególny, ponieważ pragnę powitać chociaż wszystkich, witam was bardzo serdecznie,
ale przedstawicieli partnerskiego miasta Skowar, Kowarskie Wrzosy. Pokażcie się, gdzie jesteście. Witamy was bardzo serdecznie. Jak nie Wrzosy. Jak nie Wrzosy. I Kowarskie Wrzosy będą miały swój koncert przed benefisem zespołu Stawianki, na które bardzo serdecznie również państwa zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie burmistrzu, że pan nie zapomniał o naszym jubileuszu, a jak wcześniej wspomniałam, pan przewodniczący chciał, no, góra trzy słowa. Przekazał mi tą władzę na chwilę, także 23. Współczesny Festiwal Muzyki Ludowej, Kultury Ludowej uważam za rozpoczęty. Mamy to. Zostało otwarte. Szanowny panie marszałku, panie burmistrzu, drodzy artyści, po raz 23 stajemy, aby się prześpiewywać, przegrywać i wygrywać, nade wszystko wygrywać. Zatem każdemu z osobna życzę ogromnego sukcesu. Wszystkim zespołom życzę oczywiście pierwszych nagród, chociaż tak być nie może, ale nie wiadomo, co się zdarzyć może. Drodzy państwo, pan burmistrz podkreślał, że dzisiaj to dzień wyjątkowy i rzeczywiście jest on wyjątkowy. Ja byłem świadkiem takiego zdarzenia. Otóż pan marszałek i pan burmistrz podpisali dzisiaj specjalny dekret, wedle którego państwo aż do jutra, do godziny 17, macie być szczęśliwi, zdrowi i weseli. I na dodatek bogaci jeszcze. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa za to, panie przewodniczący. Myślę, o czym to jeszcze zapomniałam. Techniczne sprawy zaraz powiem, co i jak. Mam nadzieję, że wszystko zostało już ogarnięte w miarę. Pogoda ma dopisać, więc już zaczynajmy te nasze konkursowe, a szanownym gościom bardzo dziękuję. Zapraszam ponownie koło godziny 18, jeśli bylibyście w pobliżu na biesiadę zespołów. Moi drodzy.